śladem ubiegłego roku w imieniu pana marszałka zaprosiliśmy do udziału w koncercie kadry pomocy i integracji społecznej, a przede wszystkim też marszałkowskich kurierów społecznych, którzy myślę, że wszyscy państwo kojarzycie, że mówiąc branżowo, była to usługa interwencyjna uruchomiona w związku z COVID-19 jako pomoc dla osób niesamodzielnych, starszych, osób niepełnosprawnych. Ale tak jak mówię, kadra pomocy i integracji społecznej, ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi, ciężko pracują, było to mocno widać podczas COVID-19, jak również teraz w trakcie kryzysu uchodźczego. Ludzie, którzy, tak jak mówiłam, ciężko pracują i ja bym powiedziała, że walczą o wolność. Wolność rozumianą jako prawo do godnego życia wszystkich tych osób.